Włącz i zostań z nami. Kongres Eucharystyczny odbywa się co 4 lata. 45. był w Sewilli, w Hiszpanii. Ja tam byłem na zakończenie, bo Ojciec Święty przedstawia, czyli powiadamia tych, którzy urządzili ten cały Kongres Eucharystyczny Światowy, gdzie będzie następny. I potem nagle ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz mówi: jedziemy do Watykanu, do Ojca Świętego, spotkamy się z nim i zaprosimy do Wrocławia. To brzmiało w ogóle jak taka bajeczka, jak taka opowieść, która nie ma prawa się zdarzyć. Ale zdarzyła się i pamiętam, że przyjazd do Watykanu oznaczał jednocześnie zwiedzanie Rzymu, takie bardzo krótkie, z siostrą zakonną. I potem była wizyta u Ojca Świętego, poprzedzona mszą w prywatnej kaplicy. Wszyscy byliśmy skupieni do granic możliwości. Pamiętam prawie każdą minutę, każdy gest. Ojciec Święty w znakomitej formie, w gigantycznym, takim wielkim skupieniu, odprawiający mszę z takim namaszczeniem i z taką też empatią, jakby przy tym mszy były setki tysięcy ludzi, a wszystko odbywało się w tej ciasnej, malutkiej przestrzeni z jedną ważną decyzją, no pierwszą rejestracją mszy w kaplicy kościelnej, którą realizowali notabene wrocławianie. Ojciec Święty właśnie powiedział, że następny 46. Kongres Eucharystyczny będzie we Wrocławiu. I cisza. Pogoda zapowiadała się znakomicie. Miało przyjść ocieplenie, przyszło ochłodzenie i deszcz. I było to dla nas na tyle zaskakujące, dla mnie też, dla żony Barbary, że nie przewidując tego, ubrałem płaszcz, na którym każda kropla była widoczna. Papież w pewnym momencie powiedział: pogoda na miarę Wrocławia. I mi się nogi ugięły, bo zimno, chłodno i deszcz pada. I potem siedząc przy kolacji przy fakultecie papieskim, siedząc dosłownie metr naprzeciwko Ojca Świętego, przy stole jedliśmy posiłek, tego jeszcze raz zapytałem o tą pogodę i on wtedy wyjaśnił to wcześniej też troszeczkę inaczej. On powiedział: przyleciałem z Rzymu, gdzie nie było czym oddychać. Było upalnie, gorąco, otwierają się drzwi samolotu i tu jest dużo tlenu, powietrze i ten deszcz życia. Ja miałem skojarzenia takie, że przyjechał do Wrocławia, które to miasto kwitnie, które ma taką ilość tlenu, ten taki oczekiwany chłód. I już wszyscy wiedzieli, że nie była to uwaga krytyczna, tylko wręcz odwrotnie, takie podziękowanie za to, że z tego nieba kropi. Pierwsze kroki kieruję do prastarej katedry wrocławskiej, aby z wiarą klęknąć przed Najświętszym Sakramentem, chlebem życia.
stacji Orbis. To była msza, przy której dosyć długo pracowaliśmy. Ja byłem bardzo usatysfakcjonowany wyborem, że ten wybór to jest właśnie centrum miasta, że w tych kamerach będzie widać w oddali ratusz, rynek, że to nie jest przypadkowe miejsce, bo pamiętam swoje zdjęcia z Partynic i to mogło być każde inne miejsce. Stacja Orbis. Oto 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny osiąga swój moment szczytowy. Stacja Orbis. Wokół tego ołtarza jednoczy się dzisiaj duchowo cały Kościół ze wszystkich kontynentów ziemskiego grobu. Ta pogoda i ten chłód doprowadził do sytuacji takiej, że cały teren był wypełniony oczywiście po brzegi. Wszyscy pielgrzymi niezwykle zdyscyplinowani. Przez fakt, że nie było upalni, nie było omdleń, nie było tych sytuacji, które zdarzają się wtedy, kiedy bardzo długo pielgrzymi po prostu w szczerym słońcu czekają najpierw na Ojca Świętego, na mszę, a potem muszą opuścić ten teren. Tu takich zdarzeń nie było, było duże skupienie. Rzeczywiście ten Wrocław sprawiał wrażenie bardzo przejętego samym kongresem i całą uroczystością. Msza przebiegała niezwykle sprawnie. Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania. Jest miastem, które jednoczy. To już było zaskoczenie. No, radość była tak wielka i wybraństwo miasta Wrocławia niezwykłe. O tym wszyscy wiemy. No i wypowiedziane słowa, które już jako już kończący na stacji Orbis. Wrocław jest miastem spotkań. I to prawie hasło, ta dewiza została. A poza tym to muszę wam powiedzieć, że z tą pogodą było dobrze. Teraz chciałbym poprosić uczestników naszej konferencji o przekazanie państwu to, co przygotowali. Na początek księdza doktora Jacka Fińskiego z Polskiego Wydziału Teologicznego. Uwaga naszej uczelni w obchody 20. rocznicy Kongresu Eucharystycznego będzie międzynarodowa konferencja naukowa. 8 czerwca mają państwo już gotowe plakaty przed sobą, gdzie jest cały program. Ten program ma cztery takie zasadnicze punkty. Rozpoczniemy mszą świętą w katedrze, której będzie przewodniczył nasz arcybiskup Józef Kupny. Homilię wygłosi biskup Elbląski Jacek Jeziorski, który jest dogmatykiem. Specjalnie zapraszaliśmy kogoś, kto będzie, że tak powiem, kompetentny w tej tematyce eucharystycznej. Potem o 10:30 rozpoczną się wykłady. Przygotujemy 5 wykładów. Jako pierwszy wystąpi arcybiskup Piero Marini. To jest postać, na której bardzo nam tutaj zależało, ponieważ on był ceremoniarzem. Mogliśmy go zobaczyć też na tym filmie właśnie w czasie Kongresu Eucharystycznego, więc zresztą przy zdjęciu pontyfikatu Jana Pawła II. On wygłosi wykład pod tytułem Znaczenie kultu Eucharystii. Drugim gościem z zagranicy jest ksiądz profesor René Roux z Luganu w Szwajcarii, lektor tamtejszego Wydziału Teologicznego, który powie o Eucharystii w ujęciu Ojców Kościoła. Tych dwóch gości mogliśmy też zaprosić dzięki pomocy miasta, dzięki programowi Wizyting Profesor. Następnie mamy gościa z Kulu, profesora Henryka Witczyka, który będzie jako biblista mówił o Eucharystii w Biblii. Kolejny wykładowca to ksiądz profesor Krzysztof Papina, studenta w Warszawie, rektor zresztą tej uczelni, który jest pastoralistą, powie o życiu eucharystii w codzienności. I ostatni wykład to jest wykład naszego rektora, księdza profesora Wołyńca, na temat katolickiej nauki o obecności Chrystusa w Eucharystii. Po południu o 14:00 przewidujemy panel dyskusyjny. Prowadzić go będzie ksiądz doktor habilitowany Dominik Ostrowski z naszej uczelni. W panelu weźmie udział arcybiskup Marini, ksiądz biskup Adam Bołabów ze Świdnicy, który jest przewodniczącym Komisji Liturgicznej w Polskim Episkopacie,
oraz tych dwóch gości, którzy tutaj już byli wymienieni przy wykładach, więc ksiądz profesor Rumy i ksiądz profesor Pawlina. I na koniec chcieliśmy, żeby był też taki akcent dla mieszkańców miasta. Chcemy wszystkich zaprosić do katedry na zakończenie tej konferencji, na adorację Najświętszego Sakramentu, no bo chcemy, żeby ten opór związany z kongresem eucharystycznym nie był tylko teorią eucharystii, więc na początku jest ten akcent, jest eucharystia msza, a na koniec adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi biskup Jacek Kiciński wraz ze studentami z papieskiego Wydziału Teologicznego. Słyszeliśmy w filmie, że Wrocław był bardzo przyjęty wizytą 20 lat temu, a jak będzie w tym roku, we Wrocławiu? Będzie to związane z peregrynacją relikwii Jana Pawła II. To znaczy, za
sutanna, mitra, stuła i duży relikwiarz zawierający ampułkę krwi. Będzie to jakieś symboliczne i duchowe przywołanie tej obecności, o której mówiliśmy sobie, czy którą widzieliśmy tutaj, która miała miejsce 20 lat temu. Te relikwie nawiedzą 30 parafii, w tym kościoły nie tylko we Wrocławiu. Rozpocznie się ta peregrynacja 31 maja od Bazyliki Garnizonowej Świętej Elżbiety, ale potem pojadą także do takich miejscowości jak Marcinkowice, Brzeg, Oława, Jarzlaskowice, Milicz, Żmigród, Wołobrzeg Dolny i wiele, wiele innych. I będą im towarzyszyć różnego rodzaju inicjatywy. To będą prześwięte modlitwy, spotkania, czuwania, wydarzenia kulturalne, panele dyskusyjne, prelekcje. Zakończenie tej peregrynacji 28 czerwca w parafii w Tyńcu Małym. Drugie ważne wydarzenie, na które chcę zwrócić uwagę, to nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w momencie, kiedy odbywał się kongres eucharystyczny, Jan Paweł II miał powiedzieć księdzu kardynałowi, że nie chce, żeby to było tylko wydarzenie, które by przeszło do historii jako wydarzenie jedynie religijne. Znaczy powiedział, żeby pozostał potem jakiś bardzo konkretny gest miłosierdzia. I wtedy tym gestem miłosierdzia było propagowanie akcji krwiodawstwa i propagowanie akcji, w której wierzący chrześcijanie mieli deklarować gotowość oddania swoich organów po śmierci do przeszczepu. Wtedy bardzo mocno ta akcja była propagowana w parafiach tradycji wrocławskiej. Chcemy do tego gestu wrócić, chcemy ten gest przypomnieć, ale chcemy pójść jakby krok dalej. To znaczy, pamiętacie Państwo, 2 marca zainicjowaliśmy, właściwie z inicjatywy arcybiskupa Kutnego została zainicjowana akcja pomocy w odbudowie szpitala w Aleppo. Mogę tak już zdradzić, bo jeszcze tego nie mówiliśmy, ale do 25 maja zebraliśmy jako wrocławianie, właściwie dolnoślązacy, bo tak można powiedzieć, że to cały Dolny Śląsk się połącza w tę akcję, 343 117 zł. Akcja SMS-owa dodatkowo przyniosła 34 264 zł i taka ciekawostka, akcja SMS-owa, włączyło się w nią, bo SMS-y wysłało 17 132 osoby, tak? To już jest jakaś konkretna liczba wrocławian, którzy tę akcję popierają, czy to właśnie zakup. Poza tym wiele instytucji zadeklarowało swoją pomoc materialną, usuwają puszki z różnych instytucji, skarbonki, które były wystawione, a więc wiemy, że ta suma na pewno jeszcze będzie większa. I od 20 do 25 czerwca będziemy gościli we Wrocławiu biskupa. Chcemy, żeby to był biskup Aleppo, aczkolwiek są pewne problemy związane z jego przyjazdem. Nie jest jeszcze wykluczone, że uda się, aby to był on, natomiast jeżeli to nie będzie on, to będzie ktoś, kto będzie go reprezentował. Możliwe, że będzie jakiś biskup z innego kraju, z Bliskiego Wschodu. On odwiedzi 10 parafii we Wrocławiu. Odwiedzi także kilka szkół, będzie miał spotkania z młodzieżą. To są dwie rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę. Oczywiście ten koncert, te wszystkie inicjatywy związane z Aleppo, one jeszcze będą powracały, chociażby w czasie koncertu w Narodowym Polu Muzyki, czy koncertu współorganizowanego tak naprawdę przez te wszystkie instytucje, które tutaj są reprezentowane pod katedrą wrocławską 25 czerwca pod tytułem Nieśmiertelni, gdzie wystąpi m.in. Darek Malejonek, który, jak wiemy, był w Aleppo i który bardzo angażuje się teraz w akcję pomocy ludziom, którzy zostali poszkodowani przez wojnę. Obok niego także, czy razem z nim, także wystąpi m.in. Mirek Staszczyk. Natomiast widzieliście Państwo na filmie zdjęcia z procesji Bożego Ciała, która odbyła się we Wrocławiu. Wiemy, że to Boże Ciało przed nami w okresie 15 czerwca. Chcemy także właśnie ten dzień bardzo mocno podkreślić jako dzień, który też był jednym z centralnych punktów obchodu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. I tak w godzinach około południowych, po mszy świętej o godzinie 10, wyruszy z wrocławskiej katedry procesja, centralna procesja Bożego Ciała, która przejdzie do Bazyliki Garnizonowej Świętej Elżbiety w Rynku. Natomiast w godzinach wieczornych na Placu Wolności między Operą a Narodowym Forum Muzyki odbędzie się koncert uwielbienia zatytułowany W Niebo Głosy. Rozpocznie się o 19.30. Będzie z jednej strony upamiętnienie kongresu, ale też będzie okazją do tego, żeby się wspólnie modlić, adorować Najświętszy Sakrament. I to jeszcze na co chcę zwrócić uwagę, to są wydarzenia ekumeniczne. Znowu widzieliśmy halę stulecia, widzieliśmy tę modlitwę ekumeniczną z hali stulecia. Do tego rysu kongresu i do tego rysu właściwie spotkania z Jan Pawłem II także chcemy powrócić.
kanonizacji naszej diecezji, to jest rok Jadwiżański, a pamiętajmy, że święta Jadwiga jest patronką wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. W związku z tym także tej świętej będą poświęcane i koncerty, i wystawy. No i przeżywamy także setną rocznicę objawień w Fatimie, a znowu Matka Boża Fatimska przez Jana Pawła II była często przywoływana jako ta, która go uratowała w chwili, kiedy groziło mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Pamiętamy wydarzenia z placu świętego Piotra i Jany Jakcze. I także tutaj będziemy gościć m.in. we Wrocławiu Grzegorza Górnego, który jest autorem wielu publikacji na temat tajemnicy, tajemnic fatimskich, objawień w Fatimie. I także we wrocławskich kościołach będzie można o tym usłyszeć. To tak pokrótce, jeśli chodzi o to, co ze strony archidiecezji chcielibyśmy zaproponować Dolnym Ślązakom w związku z tą rocznicą. Dziękuję bardzo. W takim razie Urząd Miejski Wrocławia, archidiecezja wrocławska. Wśród organizatorów jest również Instytut Tercy Milenium. Bardzo proszę, ojca Macieja Ziemna. Bardzo unikalny, Michała Lorenza, tu pod katedrą, to też taki już głęboko
przede wszystkim myślę tak te domyślne te debaty. Mam nadzieję, że media też pomogą w tych debatach, żeby ten wątek myślenia zjadł, prawda? Myślenia dzisiaj, bo to jeszcze ostatnia myśl. Dosyć nieskromnie powiem się na tym znaniu. Przeczytałem wiele razy dziesiątki tysięcy stron Jana Pawła i około Jana Pawła, ale czeka mnie też dzisiaj, no i po prostu widzę jej aktualność, widzę jej świeżość, widzę jej potrzeby. To nie są właśnie jakieś, chociaż właśnie ta fraza z Partynic, bardzo warto wrócić, duży wątek o królowej Jadwidze. Właśnie i o relacjach polsko-niemieckich, i pojednaniu, to jeszcze niby inna epoka, to już 30 parę lat temu, a zarazem absolutnie na dzisiaj pewien program taki społeczno-kulturowo-chrześcijański. Więc to myślenie, ja mam myślę, zwłaszcza dzisiaj w Polsce, która tak trochę jest i podzielona, i spolityzowana, ten głębszy, większy, dalszy oddech, no to jest potrzebne. I dlatego myślę, że to jest dobry miesiąc dla nas czeka. Bardzo dziękuję. Ojciec Maciej już wspomniał o tradycji solidarnościowej w Wrocławiu, o koncertach w Centrum Historii Zajezdni, a właśnie Zajezdnia się jakoś tam łączy z solidarnością, z koncertami. Teraz bardzo proszę, pan Jerzy Wyspiel. Dziękuję pięknie. Witam Państwa. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni tym, że możemy brać udział w tym przedsięwzięciu. Niewątpliwie Zajezdnia jest miejscem ściśle związanym z Solidarnością. Tam się narodziła wrocławska Solidarność i myślę, że to jest taki ważny punkt w historii miasta, a wszystkie wizyty papieskie były ogromnie ważne dla historii miasta. I sądzę, że dla tego procesu, który rozpoczął się w 1945 roku tutaj w Wrocławiu, czyli dla budowy nowego społeczeństwa, nowej świadomości społecznej tych ludzi, którzy tutaj przybyli, wszystkie wizyty papieskie miały ogromne znaczenie. To były kamienie milowe, które wyznaczały budowę nowej tożsamości naszego miasta. Sądzę, że właśnie to spotkanie w 1997 roku, Kongres Eucharystyczny był swojego rodzaju stronnikiem i wtedy zakończył się chyba proces budowy tożsamości Wrocławia. Ludzie, którzy są odważni, którzy potrafią sprostać wyzwaniom teraźniejszości. We Wrocławiu, w Zajezdni będziemy mieli dwa wydarzenia, wspomniane już tutaj, koncert Luka Tau oraz debatę zaufanie i wspólnotę, prawda zaufanie i wspólnota z udziałem księdza profesora Andrzeja Szostka, prezydenta Rafała Dudkiewicza, pani Anny Szczepkowskiej, a moderatorem będzie ojciec Maciej Zięba. Ja niestety nie miałem możliwości zetknąć się z papieżem tak blisko, jak właśnie mój szacowny przedmówca. Natomiast moje spotkanie, to, które najbardziej sobie cenię i wspominam, miało miejsce w roku 1983, kiedy byłem, pełniłem zaszczytną służbę w Ludowym Wojsku Polskim, no i nie pozwolono nam iść na spotkanie z papieżem. Argument był taki, że jeżeli pójdziemy tam w mundurach, to ludzie mogą nam coś zrobić, tak, coś przewrotne. Pielgrzymki szły pod koszarami, nocą my krzyczeliśmy do tych ludzi, chcemy iść z wami, chodźcie z nami, nie możemy i tak dalej. No i na drugi dzień oficerowie w czasie apelu stwierdzili, że no, my wiemy, pod którym człowiek to tak krzyczał, ale lepiej się sami przyznajcie. Oczywiście nikt się nie przyznał, no i za karę pogonili nas, żebyśmy tam sobie trochę ślepakami postrzelali na poligonie. Biegamy między krzakami, strzelamy z tych ślepaków, a tu nagle nad poligonem okazuje się biały helikopter. No i w tym momencie wszyscy się poderwali na równe nogi, zaczęliśmy krzyczeć, machać w stronę helikoptera, oficerowie zgłupieli i to jest takie moje prywatne spotkanie z papieżem, które wspominam najcieplej, myślę, że też taki symboliczny wymiar. A na wydarzenia to Zajezdni zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo krótko chciałem tylko wspomnieć, że Uniwersytet Skupia to ośrodek organizowany, przygotował właśnie film Dzięki Miastu, którego tytułem jest Święty Naszych Wspomnień. To są dwie sfilmowane, utrwalone i wyrażone tak na miarę Wrocławia właśnie spotkania z Janem Panem. Fragmenty mogliśmy oglądać. Kto by potrzebował, to ten film jest zrealizowany. Oprócz tego jest przygotowana również wystawa Wieczerni Wrocławski z kadrów filmowych, też nowy sposób prezentacji, on może nie jest aż tak wyostrzony, ale za to zawiera bardzo piękne zdjęcia i
ustalamy tylko, kiedy ta wystawa w najbliższych dniach zaistnieje i jest też przygotowany album, ale czekamy na tych, którzy pomogli wydać 46. Kongres Eucharystyczny, który zawiera dokładną dokumentację tych 8 przede wszystkim dni wrocławskich. Bardzo zależy nam na tym, żeby również te dokumentalne zapisy, których jest bardzo wiele, środek ma całą dokumentację filmową, fotograficzną i dźwiękową. Gdyby była potrzeba, chętnie się dzielimy. To jest w ramach naszej kurii arcybiskupiej wrocławskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz Państwu również dziękuję za uczestnictwo w naszej dzisiejszej konferencji. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.